Dzień dobry Państwu, nazywam się Karolina Rudecka i zapraszam na podcast Przygoda życia rodzicielstwo. Dzisiaj do studia zaprosiłam panią Anię Maj, która jest psychologiem, psychoterapeutą i założycielką Centrum Psychologicznego Kompas. I pani Ania zgodziła się ze mną porozmawiać dzisiaj o złości. Bo jak wiemy, złość jest jednym z, jedną z emocji, która towarzyszy nam w życiu codziennym, zwłaszcza w relacji z naszymi dziećmi, towarzyszy nam bardzo intensywnie. I chciałabym właśnie razem z panią Anią porozmawiać, co to w ogóle jest złość, czy warto się jej bać, czy warto się jej wstydzić, jak sobie radzić z, z, z tą emocją i czy da się od niej w ogóle uciec. Także zacznijmy może od początku czym jest złość? Tak jak powiedziałaś, jest to jedna z emocji, nie mniej ważna niż pozostałe, chociaż jest nieprzyjemna najczęściej w przeżywaniu, ale jest bardzo ważna, bo informuje nas o tym, że coś się dzieje złego. Tak? Na przykład, że ktoś przekracza nasze granice, wtedy się złościmy, albo że jesteśmy przeciążeni, że potrzebujemy odpocząć. Dobrze jest y, właśnie rozumieć tą swoją złość i zatrzymać się na chwilę, y, zobaczyć, co ta złość nam mówi, co się właściwie dzieje. To jest szalenie ważne, żeby nie y, zatrzymywać przeżywania tej emocji, y, nie, nie tłumić, nie bronić się przed tym, tak? Że, żeby w ogóle tą złość odczuwać, tylko żeby ją zrozumieć, skoro czuję złość, no to o co w tym chodzi? Tak? Dlaczego ja się złoszczę, na co ja się złoszczę, co powinnam teraz zrobić? Mhm. Bardzo często ta złość pojawia się w sytuacjach kryzysowych, kiedy nie mamy czasu na właśnie zastanowienie się, co się dzieje, dlaczego tak się dzieje. Jak sobie poradzić w takich sytuacjach, kiedy na przykład wychodzimy do pracy, żeby się nie spóźnić, a nasze dziecko postanawia na przykład teraz nauczyć się rysować albo pozbierać zabawki, które musi zabrać do przedszkola, a my już nie mamy na to czasu. I jak sobie radzić w takich trudnych sytuacjach, żeby właśnie nie wybuchnąć tą złością? agresją, bo ona jest przecież też mocno związana z tym uczuciem. No właśnie, jak to sobie poradzić w takich sytuacjach kryzysowych? No, uśmiecham się, bo to jest rzeczywiście klasyka gatunku. Pewnie każdy rodzic zna tak, taką sytuację. Tak, tak, e... tak, tak, tak. Najprościej jest zapobiegać przede wszystkim, tak? czyli rzeczywiście zapewnić sobie odpowiednio dużo czasu rano, żeby to wyjście było w miarę spokojne. Ale dobrze jest też przegadać to z dzieckiem, ustalić jakiś plan, nawet poprzedniego dnia. Tak? Jeżeli wiemy, że mama czy tata rano się spieszą, to jak to będzie wyglądało? Na co będzie czas, na co czasu nie będzie. Tak? Jeżeli dziecko będzie wiedziało, to jest większa szansa, że będzie mu łatwiej z nami współpracować. Gwarancji nie ma, Gwarancji nie tak? ma właśnie, bo tak. zawsze coś się może y, wydarzyć. Y, cały czas ważne jest to, żeby z tym dzieckiem rozmawiać, tak? żeby zobaczyć, jaka jest jego potrzeba, y, i spróbować się z nim dogadać, tak? jeżeli on chce koniecznie właśnie nauczyć się rysować, no to możemy trochę popertraktować. Tak? Jeżeli poświęcimy na to minutę, to, nas, to pewnie nam to nie opóźni aż tak bardzo wyjścia. Myślę, że dużo bardziej opóźni nam kłótnia z tym dzieckiem. Tak? Więc po, ponegocjujmy, zobaczmy, no co ty się chcesz nauczyć rysować, tak? dlaczego w ten sposób, na czym ci zależy. Tak? I może się, jeżeli chwilę temu dziecku poświęcimy, zobaczymy, czego ono potrzebuje to może się okazać, że ta uwaga już wystarczy. Tak? To, że skupiliśmy się, że zrozumieliśmy i na przykład umówimy się, że nauczymy się po południu, tak? po powrocie do domu. Ale to jest tej szalenie, to, szalenie tak? ważne, żeby to nie była krótka uwaga na zasadzie dobra, zrobimy to później, wychodzimy, mhm. no bo to nie pomoże. Tak? Tylko żeby naprawdę wziąć głęboki oddech i poświęcić temu dziecku tą minutę na rozmowę tak? o tej jego potrzebie i jak ono będzie wysłuchane to będzie dużo większa szansa, że ono wysłucha nas, więc wtedy też będziemy mieć szansę, żeby powiedzieć, słuchaj, no przypominam, ja się dzisiaj bardzo spieszę, to jest dla mnie bardzo ważne, tak, żebyśmy się teraz szybko wybrali. Podobało mi się to, co powiedziałaś, że warto jest też przygotować się do tego wyjścia porannego. Ja pamiętam w, u mnie w taką sytuację, że zawsze był problem z ubieraniem się rano. Wybór rajstopek, spódniczki do tego pasujący. I rzeczywiście miałyśmy taki rytuał z moją córką, że wieczorem przygotowywałyśmy ubrania i postanowiłyśmy, że to będzie jakby zamknięcie dnia. I rano już jakby nie było dyskusji, że coś jednak zmieniamy, bo postanowiłyśmy wieczorem wcześniej, wcześniej, że ten zestaw będzie właśnie tym, co będziemy ubierały. Już nie będzie rano dyskusji na temat, co, co możemy. Więc rzeczywiście ważne jest, żeby ten znaleźć czas na przedyskutowanie takich punktów zapalnych. Prawda? Dokładnie. A proszę powiedz mi jeszcze taką rzecz, wspomniałaś też na początku, że złość jest informacją o tej granicy, którą my mamy w sobie. Mogłabyś rozwinąć tę myśl? Tak jak powiedziałam, złość się pojawia często wtedy, kiedy właśnie ktoś tą naszą granicę przekracza, jeżeli robi coś, na co my nie mamy zgody. Tak? Krzyczy na nas, tak? mhm. zachowuje się w taki sposób, który nam nie odpowiada. I to jakby w każdej życiowej sytuacji, czy to w pracy ktoś tak robi, czy na ulicy, czy w sklepie, czy nasze dziecko tak? też może mhm. zachować się w taki sposób, który dla nas jest nieakceptowalny. Mhm. Tak? No i dobrze jest, jeżeli wiemy, co się dzieje. Tak? Jeżeli to jest coś takiego, co. Próbuję znaleźć jakiś dobry yy, przykład. No, nie wiem, niektórzy na przykład nie lubią być dotykani w określony sposób, tak? Yy, jeżeli robi to nasza mama, babcia, yy, sąsiadka albo nasze dziecko, tak? Yy, nie wiem, mocno nas na przykład ściska, my tego nie chcemy i to nas złości, to jeżeli wiemy, że to jest właśnie to, to możemy o tym jasno powiedzieć, tak? I mamy też prawo dziecku zakomunikować: takie zachowanie mnie złości, ja tego nie lubię. Proszę cię, żebyś w ten sposób się nie zachowywał. Mhm. A powiedz mi jeszcze taką rzecz, czy ta, ta granica złości, czy ta granica, do której dąży, którą mamy w sobie, zmienia się, jeżeli chodzi o nasz tryb codzienny, czyli jeżeli jesteśmy zmęczeni, przewrażliwieni i mamy za dużo, za dużo obcią zadań w ciągu dnia, czy ta granica się rzeczywiście przesuwa? Oczywiście, że tak. No, każdy człowiek, jeśli będzie e, zmęczony czy przemęczony wręcz, albo przeciążony e, różnymi rzeczami, to może być takie przeciążenie e, poznawcze, czyli intelektualne, czyli myślimy o teraz się zbliżają święta i to jest taki czas, kiedy myślimy właśnie o tym, jak te święta przygotować, jak to zorganizować, kto się zaopiekuje dziećmi, kto ugotuje, kiedy się posprząta itd. i tak dalej. Jeżeli to wszystko e, jakby naraz mamy w głowie i nagle pojawia się jakiś czynnik, który jeszcze nam e, dokłada coś, czym powinniśmy się zająć, to może się okazać, że już tego nie wytrzymujemy, tak? Albo po ciężkim dniu, tak? Kiedy człowiek jest przemęczony, czy nadmiar hałasu, yy, ale też nadmiar emocji, jeżeli coś się stresującego yy, w życiu nam przytrafiło, yy, to będzie to rzutowało na to, jak się będziemy później czuli, tak? To, że ktoś, nie wiem, miał na drodze na przykład jakieś nieprzyjemne zdarzenie, to może się okazać, że to już wywołuje w nim tak dużo napięcia, że potem wraca do domu i drobiazg, na który zwykle nie zwróciłby uwagi, tym razem wyprowadzi go yy, z równowagi. Uwagi. Mhm. Ym, ok. A ja proszę jeszcze powiedz mi, yy, jeżeli już mamy tą sytuację, że wy, wybuchliśmy, mhm. błaha sytuacja, dużo się nagromadziło w ciągu dnia i jeden mały element spowodował, że rzeczywiście straciliśmy panowanie nad sobą, co zrobić? Przeprosić za to? Oczywiście, że tak. Mhm. A y, co zrobić, jeżeli ta złość rzeczywiście pojawia się zbyt często. Kiedy jest taki moment zastanowienia się, ok, a może sobie rzeczywiście ja nie radzę ze złością, gdzieś jest jakiś, jakaś sytuacja, którą powinien, w której powinien ktoś mi pomóc, je, na co zwrócić uwagę, żeby wiedzieć, że to już jest rzeczywiście za dużo, za często, zbyt agresywnie? No jeżeli mówimy mhm. o takiej złości rodzica na dziecko, tak. no to ważna jest reakcja tego dziecka. Mhm. Tak? Jeżeli widzimy, że ono, a tak często jest, reaguje lękiem, płaczem, i to się przekłada w ogóle na, na relację rodzica z dzieckiem. Tak? Jeżeli rodzic cały czas krzyczy, czy bardzo często krzyczy, to dziecko nigdy nie wie, czego się spodziewać i zaczyna się też bać cały czas. Mhm. Często tak jest, że w moim gabinecie pojawiają się rodzice z dziećmi, i jakby pierwsze co zgłaszają, to zgłaszają problem dziecka, tak? że ono na przykład jest zbyt nerwowe. Tak? Mhm. I źle się zachowuje, czy w domu, czy w przedszkolu, czy w szkole tak? ktoś zgłasza, że coś się z tym dzieckiem dzieje, a jak się temu poprzyglądamy, to okazuje się, że w domu jest bardzo dużo napięcia. I na przykład rodzice mierzą się z czymś stresującym i oni jakby nie mają wystarczających zasobów w tym momencie, żeby temu dziecku pomóc, no i dziecko jakby nie ma, jak sobie z tym poradzić. Tak? Także reakcja dziecka i to, jak ono funkcjonuje, mówi nam bardzo dużo o tym, co się dzieje z rodzicem. Mm -hmm. tak? Czasem jest tak, że jak tacy rodzice zgłaszają się z dzieckiem, to ja bardziej pracuję z rodzicami, jeżeli oni też mają w sobie zgodę na to, tak? żeby zająć się sobą i żeby e, nauczyć się lepiej sobie radzić z tą własną złością rzadziej się zdarza, ale na szczęście też się zdarza, że rodzice to reflektują i widzą i rzeczywiście zgłaszają się sami, żeby sobie pomóc, uporać się właśnie z tymi własnymi emocjami. To jest szalenie ważne, żeby potrafić poprosić o pomoc, tak. Tak? żeby pójść na przykład właśnie do psychologa, psychoterapeuty, ale też, żeby poprosić o pomoc taką codzienną, to znaczy jeżeli mama czuje, że już nie wyrabia na zakrętach, na tak? no to może warto zobaczyć, czy jest jest ktoś w okolicy, kto może nam pomóc, tak, kto się zaopiekuje dzieckiem przez godzinę, e, kto nam pomoże, e, nie wiem, przywieźć zakupy. Naprawdę takie różne drobne rzeczy e, okazują się szalenie ważne, ale też zadbać w ogóle e, o siebie o taki swój czas, żeby mieć moment odpoczynku. Mhm. No właśnie, jak to, jak to zrobić? Bo w, w dzisiejszych czasach, gdzie tak dużo, tak bardzo szybko pędzimy do przodu, mało jest tego czasu dla nas, żebyśmy zadbali o to. Jak, jak to jak, jak tego dokonać? Trzeba sobie na to pozwolić, bo to, że ludzie tego nie robią, wynika najczęściej z tego, że mają poczucie, że muszą coś innego zrobić. Mhm. Tak, że matka musi być dostępna dla dziecka 24 godziny na dobę i w dodatku jeszcze musi pracować, musi zarabiać, musi mieć czysto w domu tak. i jeszcze parę innych rzeczy. Tak? I to jest to, co dostaliśmy najczęściej w spadku, tak? Zostaliśmy tak wychowani, ale jak jesteśmy dorosłymi ludźmi, to możemy się zatrzymać i to zweryfikować, tak? Czy ja na pewno to muszę? Tak, czy, czy na coś pewno się stanie, musimy, żeby ja tego nie zrobię? Dokładnie. Mhm. Tak? I dać sobie prawo do tego, żeby właśnie odpocząć. Ja tak sobie myślę, że to też jest ważne, jaki my przykład dajemy dzieciom, tak? Czy my im pokazujemy, że dbanie o siebie jest ważne? Dobrze. Tak, warto sobie, m, siebie zapytać, co ja chcę dla tego mojego dziecka, jakim ono w przyszłości ma być dorosłym? Czy ma być mhm. właśnie takim dorosłym zagonionym i zestresowanym? Czy ma wiedzieć, e, że dobrze jest się czasem zatrzymać i umieć o siebie zadbać? Mhm. Jeśli to drugie, to musimy mu to pokazać, że my jako dorośli też o siebie dbamy. Mhm. Y, teraz jak o tym opowiadasz, przypomniał mi się przykład, który już wiele lat temu y, bardzo otworzył mi też oczy na to, w jaki sposób dzieci się uczą. Tu chodziło o przechodzenie przez ulicę na zielonym świetle. Jeżeli będziemy mówili cały czas dzieciom, że tylko się przechodzi na zielonym świetle, ale będziemy mu w międzyczasie pokazywali, że. Można czasami przejść na czerwonym, to możemy być pewni, że ono nigdy nie będzie przestrzegało tej zasady, że przechodzimy tylko, gdy jest zielone światło. Mhm. I tu, to co mówisz, jest dokładnie to samo. Naszym przykładem pokazujemy dzieci, dzieciom, w jaki sposób właśnie radzić sobie z różnymi emocjami, jak się jak powinno wyglądać nasze życie. Jeszcze przed rozpoczęciem nagrywania mówiłyśmy o tym, że. To, to też, co tutaj wspomniałaś przed sekundą, że y, jakiś bagaż doświadczeń niesiemy za sobą. Bardzo często w dzieciństwie y, słyszy się nie płacz, nie krzycz. No jak ty się zachowujesz? Grzeczne dziewczynki nie powinny krzyczeć. Poza tym w ogóle ta złość bardzo często frustruje rodziców. Takie rozkrzyczane dziecko w sklepie, mm. tak, które jest sfrustrowane, y, stresuje rodzica. Czy powinniśmy się tego, te, te, tego mm, rzeczywiście wstydzić? Jak sobie w takiej sytuacji właśnie radzić, że y, no właśnie, jak sobie radzić w takiej sytuacji, gdzie, gdzie jakby jest frustracja ze strony dziecka, tak? No, są ludzie i co oni powiedzą? No te normy społeczne no tak, to jest coś, co jest dużym kłopotem i bardzo często ogromnym stresorem. To znowu jest taka sytuacja, że dobrze jest zdać sobie sprawę z tego, co jest dla nas naprawdę ważne. Czy te wartości, y, które nam zostały przekazane, to są nasze wartości. Mhm. Tak? Czy naprawdę nie wolno się złościć. Y, ja czasami właśnie jak rozmawiam z rodzicami w gabinecie, tak, y, i rodzice na przykład opowiadają, że dziecko się na coś nie zgadza. Tak to pytam ich, czy oni chcą, żeby to dziecko się zawsze na wszystko zgadzało? To najpiękniej działa, jeżeli tu jest córka, i pytam, co będzie, jak ta córka będzie miała 16 lat i jakiś chłopak będzie miał ochotę zrobić coś, czego, na co ona nie ma ochoty, tak? zaciągnąć się mhm. do łóżka, mówiąc kolokwialnie, tak, tak? tak. No i czy oni chcą, żeby ona się zgodziła? tak? Czy oni chcą, żeby ona umiała powiedzieć nie, czy zaczęła krzyczeć, tak. zaczęła się bronić? Tak? Jeżeli chcą, żeby umiała powiedzieć nie, to teraz, kiedy ona jest mała, ma 2, 3, 5 lat, to teraz jest czas, kiedy ona się tego uczy, że ma prawo powiedzieć nie, tak? że ma prawo się zezłościć, że ta złość jest ważna, że ona właśnie y, informuje o tym, że coś się dzieje złego. Tak? Patrząc na to z tej perspektywy, no to już to trochę inaczej wygląda. Rodzice są tymi ludźmi, którzy y, są takim y, poligonem doświadczalnym. Tak? To na nich dzieci się uczą różnych rzeczy, yy, i to oni są od tego, żeby im pomóc przez to przejść. Małe dziecko, które yy, się złości, yy, nie ma jeszcze możliwości poradzenia samodzielnego poradzenia sobie samodzielnie z tym. Potrzebuje do tego rodzica, potrzebuje, żeby ten rodzic był obok tak? i pomógł tą złość udźwignąć. Tak? Nie chodzi o to, żeby ją właśnie stłumić albo wysłać dziecko do konta, bo wtedy ono dalej będzie samo i to napięcie będzie w nim ogromne, tak? Ale jeżeli rodzic będzie obok i zaoferuje swoją pomoc, to szybciej się z tym uporają. To warto też wiedzieć, znowu, co się dzieje z dzieckiem, tak? Jeżeli dziecko w sklepie robi awanturę, tak? Krzyczy i rodzice się wkurzają, to wkurzają się właśnie, bo się boją, boją oceny, tak? ale też dlatego, że myślą sobie, no dlaczego to dziecko mi to robi? Tak. I jeżeli zadajemy sobie takie pytanie, no to natychmiast pojawi się złość, tak? no bo tak to interpretujemy, że to jest wymierzone w nas, w rodzica. Mhm. Tak? Ale jeżeli postawimy sobie inne pytanie, jeżeli zapytamy się o to, co się z tym dzieckiem dzieje, co ono czuje, co przeżywa, czego potrzebuje, to to jest już zupełnie inna perspektywa i to jest taka perspektywa, która pozwala nam trochę ostudzić nasze emocje, Yy, i zobaczyć rzeczywiście, yy, jak możemy pomóc. Często jest tak, że rodzice sami na przykład będąc po pracy, odbierają dziecko z placówki, no i trzeba zrobić zakupy, idziemy, tak? I wtedy to dziecko jest już przemęczone całym dniem, może się okazać, że jest jeszcze głodne, hmm. przebodźcowane, tak? I wtedy naprawdę, a w sklepie jest dużo świateł, hałasów, dźwięków i atrakcji w postaci różnych zabawek, no i wtedy wystarczy drobiazg, yy, żeby to dziecko wyprowadzić z równowagi. No to ja sobie myślę tak, że albo Robimy wszystko, żeby nie brać przemęczonego i głodnego dziecka na zakupy, a jeżeli nie mamy innego wyjścia, to musimy się z tym liczyć, że może się okazać, że będzie awantura i to my jesteśmy od tego, my dorośli, żeby pomóc dziecku sobie z tym poradzić, tak, żeby je wesprzeć, żeby się na moment zatrzymać i żeby ponazywać to, co ono czuje, bo ono najczęściej samo nie wie. Jest tylko pod wpływem bardzo silnego pobudzenia. I nawet jeżeli mówi, że czegoś chce, to to nie jest to, czego ono potrzebuje, tak? My jesteśmy od tego, żeby mu pomóc to rozeznać, tak? Żeby powiedzieć, no, widzę, że się zdenerwowałeś, tak? Albo widzę, że bardzo chciałbyś tą zabawkę. Jeżeli dziecko usłyszy takie słowa, to jakby wie, że rodzic. Zwrócił na nie uwagę, że go słucha, e, że, że jest ważne. ważne jest na tak? I wtedy możemy zacząć w ogóle jakieś negocjacje. Tak? Możemy zapytać, jak sobie po, poradzić z tą złością, tak? zobaczyć, co temu dziecku może pomóc. Tak? To, co pomaga bardzo często, to jest po prostu przytulenie. Tak? Możemy zaoferować siebie swoją bliskość. I to bardzo pomaga w wyregulowaniu emocji. I dopiero jak to dziecko się odrobinę uspokoi, to wtedy jest czas na jakiekolwiek negocjacje czy jakiekolwiek tłumaczenie. Jeżeli zaczynamy od tłumaczenia, że czegoś nie wolno albo tego nie dostanie, no to pewnie afera będzie jeszcze większa. Jeżeli się na moment zatrzymamy tak, i staramy się to dziecko zrozumieć, no to się z nim prędzej dogadamy. Tak? I tak jak mówię, też w nas złość może być mniejsza, jeżeli będziemy wiedzieć, co się z tym dzieckiem dzieje, tak? i starać się mu pomóc, zamiast starać się je doprowadzić do pionu. Mhm. Bardzo ważną rzecz powiedziałaś, i chciałabym tutaj to podkreślić, że ważne jest, jeżeli już dojdziemy do sytuacji, gdzie pojawi się w nas złość, ważne jest, co z tą złością zrobimy. Mhm. Czy będziemy ją pielęgnować w sobie i pytać, się, dlaczego wszystko jest przeciwko mnie. Tak, dlaczego mi się to przydarzyło? Czy po prostu zastanowimy się, czy może rzeczywiście po drugiej stronie jest jakiś problem, który ja mogę rozwiązać? Mhm. To jest bardzo ważne i to rzeczywiście warto o tym pamiętać, zwłaszcza w kontekście małych dzieci, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę dwulatka, trzylatka, czterolatka itd, i tak dalej, gdzie dzieci nie są w stanie regulować swoich emocji, panować nad wszystkimi bodźcami zewnętrznymi, to to, to jest bardzo ważne i bardzo pomaga właśnie rodzicowi. Mhm. I też taka świadomość możliwości dziecka. Tak. To jest to, bo często rodzice złoszczą się na dzieci, oczekując od nich, że one się będą inaczej zachowywać, a to czasami jest zwyczajnie niemożliwe. Tak, w dwóch, trzy, czterech jeszcze nie ma możliwości poradzić sobie z tymi własnymi emocjami, tak? czy, czy zatrzymać ich, tak? mhm. I teraz jeżeli my oczekujemy, że właśnie to dziecko będzie absolutnie spokojne, grzeczne szło sobie przy, przy rodzicu bez rozglądania się na lewo i prawo, no to to będą oczekiwania nieadekwatne. Tak? Zdarzyło mi się kiedyś słyszeć e, taką zdenerwowaną mamę, która e, złościła się, że jej trzyletnie dziecko nie potrafi wysiedzieć w kościele przez godzinę na mszy. Tak? E, no trzylatek naprawdę nie ma jeszcze e, hmm. możliwości. On musi się czymś zająć, tak? Tak. musi się porozglądać, poruszać. E, I ta świadomość tego, jak dziecko się rozwija, wiedza na ten temat, jakie ono ma możliwości, e, no, też nam pomaga. Tak? I, I znowu rozwijać. to jest też kwestia tak. tych oczekiwań, tak? Jak tak. ludzie mówią właśnie, o, nie wiem, to co to za dziewczynka tak się brzydko złości, albo, o, chłopczyk płacze, to w ogóle co to za beksa, tak? E, no to jeżeli my oczekujemy, że ten latek nie, nie będzie płakał, tak? No i to będziemy się złościć, że w ogóle rośnie nam tu jakaś ciapa, tak? Mhm. A przecież powinien się zachowywać jak facet. No, ale jeżeli będziemy wiedzieć, że to jest jednak trzylatek, który ma do tego prawo, i to jest dobry, rozwojowy etap, i on ma prawo te emocje przeżywać, i ma prawo czegoś jeszcze nie wiedzieć, nie rozumieć, nie potrafić, tak? no to wtedy też mniejsza będzie nasza własna złość. Mhm. Jeszcze jedną rzecz, którą też wspomniałaś, bym chciała rozwinąć. Te nasze granice, na które my się zgadzamy, żeby dziecko żeby dziecko ich nie przekraczało. Bo to troszeczkę jest też tak, że jeżeli na przykład ja się ja mam taką granicę, że nie pozwalam dzieciom powiedzmy, głośno biegać po pokoju, tak? Ale właśnie, dlaczego ja mam to, ja mam to ograniczenie? Warto się chyba czasami też zastanowić, dlaczego ja akurat stawiam taką granicę, a nie inną, wiedząc, że dzieci. No, muszą się wybiegać, wykrzyczeć, wyszaleć, tak? Yy, czy yy, warto też zrobić taką autorefleksję nad, nad sobą? Czy te granice, które ja stawiam w dziecku są realne? I dlaczego, dlaczego, yy, z czego one wynikają? Czyli mhm. rzeczywiście może mi nie pozwalano po prostu biegać na przykład, tak? Mhm. Dokładnie, to jest bardzo ważna rzecz, żeby wiedzieć, czy to są nasze e, też możliwości, bo na przykład, nie wiem, rodzic też może mieć nadwrażliwość słuchową i tak. nie jest w stanie wytrzymać tego hałasu, ale to też wtedy z dzieckiem można przegadać i ustalić e, w miarę możliwości jakieś ramy, gdzie wolno biegać i krzyczeć, gdzie nie wolno albo kiedy, tak? Mhm. E, to też się zmienia, możemy mieć my lepszy i gorszy dzień. Tak? Ale dzieciaki, no jeżeli od małego jakby się z nimi właśnie o tym rozmawia, szanuje się też ich potrzeby i pokazuje się własne, to będą w stanie też to zrozumieć, tak? że dzisiaj mama czy tata ma gorszy dzień, boli go głowa i potrzebuje więcej ciszy. Tak? No to pewnie się to nie uda w stu procentach, żeby było idealnie cicho, ale myślę sobie, znaczy wiem, że każde dziecko bardzo chce być dobre dla swoich rodziców, tylko czasami nie potrafi. Tak? A jeżeli to oczekiwanie, że dzieci nie będą biegać, wynika z tego właśnie, że się zawsze słyszało, że dzieci mają być cicho i spokojnie, tak? no to to jest do, do zweryfikowania. Czy aby na pewno to jest dla tych dzieci dobre i zdrowe, bo wcale niekoniecznie. Mhm. Tak? Jeszcze, jedno, jeszcze jedno pytanie mi przychodzi do głowy. Jeżeli właśnie jesteśmy w sytuacji, już troszeczkę też o tym rozmawiałyśmy, oczekiwań środowiska zewnętrznego, są święta. Wszyscy siedzą przy stole, nasze dziecko mlaszcze, komuś to nie odpowiada. Czy my mamy rzeczywiście wchodzić w, w rolę tłumaczenia, że słuchaj, mi to nie przeszkadza, ja na to dziecko pozwalam. W jaki sposób się też odnosić do, do takich uwag zewnętrznych na, u nas jako rodziców? No myślę, że jak najbardziej to, co mm -hmm. często robią rodzice, tak. jakoś tak odruchowo, to jest właśnie zwracanie uwagi dziecko. Tak? Tak. Nie rób tego, bo tak. nie wiem, tam. cioci to przeszkadza. Tak. Tak? No, jeżeli jest taka możliwość, jeżeli to jest już duże dziecko i jest w stanie jeść tak, żeby nie mlaskać, no to może da się to zrobić, tak? ale mm -hmm. jeżeli to jest maluch, który jeszcze nie jest w stanie tego zrobić, tak? no to wtedy tłumaczymy dorosłemu, tak? że nasze dziecko jeszcze nie potrafi, jeszcze nie może. Tak? No, i teraz my musimy albo sobie z tym jakoś poradzić, albo też pomyślmy, co my dorośli możemy z tym zrobić. Może ciocia się przesiądzie na drugi koniec stołu, jeżeli jej to przeszkadza. Tak, mm. tak żeby jej było komfortowo i naszemu dziecku również. To, co się szalenie często zdarza przy okazji jakichś takich spotkań rodzinnych, to jest oczekiwanie od dziecka, że ze wszystkimi się przywita i najlepiej dla buziaka. I to znowu jest przekraczanie e, granicy właśnie tego dziecka. Każdy z nas ma prawo decydować o tym, e, czy kiedy, w jaki sposób i przez kogo będzie dotykane. Tak? E, I teraz, jeżeli ciocia się obraża, czy babcia, czy ktokolwiek, tak, że dziecko nie chce dać buziaka, e, no to jednak zadaniem rodzica jest pogadać z ciocią. Tak? I to też jest szalenie ważne, jeżeli nasze dziecko to słyszy. Tak, że my stajemy niejako w jego obronie, że my y, komunikujemy komuś, że on ma prawo nie chcieć dać buziaka. Tak? Mm. Możemy proponować inne rozwiązanie, może zrobią żółwika, przybiją piąteczkę, tak, tak żeby przywitać się, jeżeli to jest możliwe dla dziecka, tak? ale żeby nie naruszać jego granic. Są takie dzieci, które w ogóle mają z tym kłopot. Tak? I jak się pojawia dużo osób albo osoby, które rzadko widują, yy, no to yy, pojawia się taka ogromna nieśmiałość, czy nawet lęk. No i znowu to jest zadanie rodzica, żeby się zaopiekować tą dziecięcą potrzebą, tak? Bo jeżeli tego nie zrobimy i wypchniemy to dziecko, to teraz idź tam się przywitaj, tak? No to w nim pewnie będzie takie ogromne napięcie, że mamy niemalże gwarantowane, że za chwilę będzie afera i będziemy się znowu imy złościć na to dziecko i dziecko będzie wściekłe i wszystkim będzie nieprzyjemnie, tak? A jeżeli uda nam się Ochronić to nasze dziecko, zadbać o to, żeby y, nikt nie naruszał jego granic, żeby ono się czuło bezpiecznie, no to jest ogromna szansa, że ono będzie spokojniejsze i wtedy będzie w stanie jakby lepiej w ogóle funkcjonować przez całą tą rodzinną imprezę. Mhm. A proszę mi jeszcze, gdzie jest ta granica między y, zadbaniem o możliwości dziecka, o potrzeby dziecka, a wyręczaniem go? Czy y, no właśnie, żeby nie stłumić tych, tych możliwości dziecka, w ogóle dziecka jako, jako takiego, żeby dawać jednak mu też szansę na wchodzenie w jakieś interakcje. Czy już jest gotowe na podjęcie tego wyzwania, czy jeszcze nie? Jak to u rodzica powinno właśnie funkcjonować? Trzeba to dziecko obserwować. A jeżeli już jest na tyle duże, żeby z nim rozmawiać, to zwyczajnie go pytać o zdanie. I naprawdę nawet z dwulatkiem, czy nawet jeszcze mniejszym dzieckiem, można się dogadać, mhm. tak? Czy ono jest na to gotowe, żeby coś zrobić, żeby podejść się przywitać, czy jeszcze nie? Tak, warto proponować różne rozwiązania. Dziecko samo może tego nie wymyśleć, tak? Mój syn na przykład był takim dzieckiem, które właśnie było bardzo mocno nieśmiałe, tak? jakby na, na, na nowe osoby reagował takim niepokojem, tak? No i kiedyś zaproponowałam mu, żeby może pójdziemy się przywitać, ale ja go będę trzymać za rękę, tak? No i okazało się, że to super zadziałało. Tak, i on wtedy był w stanie podejść do kogoś, podać rękę, przywitać się, czując moją obecność obok siebie, mhm. tak? Na każde dziecko będzie to co innego mhm. y, działało, tak. Tak? Y, ale ważne, żebyśmy w ogóle szukali takiego rozwiązania, żeby jednak mógł pójść krok do przodu, tak? No bo też nie chodzi o to, żeby powiedzieć temu dziecku, dobrze, to nigdy już w życiu nie musisz się z nikim witać, sieć tam sobie w swoim pokoju i się nie odzywaj do nikogo, y, bo to też może nie być dla niego rozwojowe. Tak? Mhm. tylko żeby szukać takiego sposobu, że ono mogło sprostać temu wyzwaniu, ale czując się w miarę bezpiecznie. No właśnie, bo takie podejście u mnie w rodzinie z kolei było, yy, ponieważ mama dziecka nie lubiła nigdy jeździć na kolonie, to ono też nigdy nie musiało wyjeżdżać z grupą, czy, czy to na wycieczki szkolne, czy to właśnie na jakieś w półkolonie, czy kolonie, bo po prostu to jest nieprzyjemne, niesympatyczne i jakby nie musi dziecko wchodzić w takie wyzwania. Yy, no i tak właśnie sobie myślę, że to jest ważne, żeby jednak nie patrzeć tylko i wyłącznie na swoje lęki, nie, mhm. nie przekazywać tych lęków, yy, strachów dziecku, yy, tylko patrzeć, że jest autonomiczne, Odrębną jednostką i zupełnie inną niż ja i ty, czy mój ojciec z tego dziecka, Dokładnie prawda? Tak, tak. tak, tak. Dziecko ma, ma swoje potrzeby, swoje możliwości, swoje ograniczenia, tak? Tak. ale jeżeli będziemy dla dziecka wsparciem, to ono będzie chętniej wychodziło w świat, tak? Ono będzie bardziej gotowe do tego, żeby ten świat eksplorować, żeby podejmować wyzwania. I to się dzieje już od, od kiedy ono jest maleńkie, tak? Przychodzi mi do głowy teoria przywiązania, tak? Która mówi o różnych stylach przywiązania. I były badania, to już dawno temu, klasyczne takie badania, ale rzeczywiście one są ciągle aktualne, w których sprawdzano jak się zachowują dzieci na przykład kiedy wychodzi rodzic i kiedy wraca. Tak? I na tej podstawie właśnie określono różne style przywiązania. No i y, już nie, nie wdając się w y, szczegóły, rzecz jest w tym, że jeżeli dziecko jest dobrze i bezpiecznie przywiązane do rodzica, tak, to będzie się z nim czuło bezpiecznie, będzie trochę zaniepokojone, jak ten rodzic zniknie, tak? yy, i będzie się cieszyć, jak on wróci. I jeżeli Czuje się naprawdę dobrze i bezpiecznie, to chętniej będzie się rozglądać, chętniej będzie wychodzić w świat. To jest coś takiego, co mam wrażenie, gdzieś w takim potocznym rozumieniu myśli się zupełnie odwrotnie, tak? Że jak ja będę blisko tego dziecka, to ono będzie się mnie kurczowo trzymać i będzie się bało tak? pójść w świat, tak, tak, tak? Tak, tak? A tymczasem ze wszystkich badań robionych przez psychologów wynika coś innego, że jeżeli dziecko na tym wczesnym etapie będzie miało tą bezpieczną bazę w rodzicu. Tak? I będzie wiedziało, że zawsze może wrócić i czuć się z tym rodzicem dobrze, to chętniej będzie właśnie wychodziło w świat i podejmowało wyz wyzwania. Tak? Ze wszystkim można przesadzić. I to znowu jest kwestia tego, żeby widzieć potrzebę rodzica, a nie dziecka. Mm -hmm. y na odwrót. <laughs> żeby widzieć potrzebę dziecka, a nie rodzica, bo jeżeli to tak. mama czy tata jakby chce ciągle przytulać swoje dziecko, a ono wcale już tego nie potrzebuje, tak? no to będzie za dużo. Tak? Ale nigdy nie będzie za dużo, jeżeli będzie to w odpowiedzi na potrzebę dziecka. Mhm. Super. Yy, to powiedzmy jeszcze raz, podkreślam, czy złość jest dobra czy niedobra, podsumowując nasze spotkanie. Yy, oczywiście, że jest dobra. <grym> tak? yy, jeżeli widzę na ulicy, yy, że ktoś bije dziecko, na przykład, to się złoszczę i to jest dobra złość, tak. Tak? bo widzę, że dzieje się coś złego. Tak? Jeżeli ktoś będzie mnie atakował, to też się zezłoszczę yy, i też mam do tego prawo. Tak? Yy, więc bardzo dobrze jest, że mamy w sobie yy, taką emocję i takie narzędzie. Ważne, żebyśmy umieli coś z nim zrobić, tak. Tak? żebyśmy umieli na to zareagować i zadbać o siebie, tak? ale też zauważyć, jeżeli ta nasza złość jest nieadekwatna. Tak? bo może się okazać, że ona wynika z y, jakiejś przeszłości, tak? z tego, że ktoś kiedyś na przykład naruszał nasze granice, tak? w związku z tym teraz jakby prawie na wszystko reagujemy złością. No, i wtedy to jest temat do przepracowania na przykład na psychoterapii, mm. tak? Ale złość jest y, dobra, zdecydowanie i potrzebna, tak. Super. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Moim państwa gościem była pani Ania Maj. Zapraszam na, kolejno, na kolejne spotkanie, które będzie, odbędzie się w styczniu, i będziemy rozmawiali o kamieniach milowych rozwoju fizycznego dzieci. Do zobaczenia i wesołych świąt wszystkim życzymy.